No i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Star Wars Jedi Knight Academy. Przechodzimy czwartą misję z pierwszego aktu. Właściwie pomyślałem o takim nagrywaniu, że odcinkiem bym się z wami nie witał ani nie żegnał. W takim sensie, że nagrywałby półgodzinne odcinki. Tak jak było z Prince of Persia, jak nagrywałem półtorej godziny, to środkowy odcinek tego nie witałem się ani nie żegnałem. I pomyślałem właśnie o takim nagrywaniu. Którym tutaj iść. Tędy? Hello, którędyś muszę iść przecież. The charges are set, sir. Good. The Republic is getting complacent. They underestimate us. This will remind them what happens to traitors. Tutaj są bomby pokazane. Installation. I have to stop that countdown. Take positions. Ready. Okej, ponieważ tutaj są takie bomby. Okej, mamy sekretną arenę. Tutaj musimy rozbrojać bomby. Ponieważ oni chcą tutaj zniszczyć tą stację. Imperium chce zniszczyć tą stację, właściwie nie wiem czemu, ale okej. Mamy tutaj przeciwnicy, którzy będą mieli kamuflaż, niestety. Okej. Mogę iść? O kurde. A! Życzka. Zniszczę Jaden. Tak, tutaj musimy zdobyć kartę dostępu. Właśnie nie wiem, gdzie ją znajdziemy, ale... O! Znajdziemy. Tak, tutaj są jeszcze rozstawione te gówna. Ty je w ten sposób zniszczę. Jeden niszcz. No chyba wszystkie. Właśnie... W tym momencie jeszcze mi się konwertuje ostatni odcinek Tomb Raider 5 i chyba są malutkie ścięcia. Okej, mam kartę dostępu. Chodźmy tu. Więc za te malutkie ścięcia was przepraszam. Okej. Jaden, zabijko. Tutaj R. Okej, 4 more to go. No to też będzie bomba, czy nie? Bo nie wiem. Co na dole jest? Właśnie tutaj jest takie niezbyt fajne. O, tutaj jest widoczne. To jest troszeczkę taka podobna do grafika jak w Harrym Potterze, widzicie? Tam jest czarny dół. Tak samo było w Harrym Potterze na dziedzińcu. Znaczy nie na dziedzińcu, tylko na tym. Na balkonach. No to nie jest zbyt ładnie wygląda, no ale cóż. To jest gra z 2003 roku, z 4. Ale niebo za to jest bardzo ładne. Niestety wszystkiego nie można mieć. Okej. Ponieważ to jest dość długi level, więc obawiam się, że wyjdzie mi on
dużej ilości czasu. Właściwie muszę nagrać jeszcze. Kurde. Muszę nagrać jeszcze Still Life 2. Znaczy myślałem o nagraniu jeszcze na Still Life 2, ale się zastanawiam właśnie. Życie potrzebuje. No. No przecież. Się wyleczmy. Tutaj coś jest? Zastanawiam się, ile tu jest tych bomb. Czyli właśnie jedna bomba była zablokowana. No, we have you now. No, now the video. Okej, karta dostępna. No nie wiem gdzie ja idę. Czekajcie, tutaj zniszczymy to. Nie, to chyba jest... Nie, tam nie idę. Tam jest tylko to pomarańczowe budowa, więc ja nie chcę. Ja tylko wróciłem. Ej, lul. Łapteczkę sobie wezmę. Wróciłem. Się. Okej, okay, ale mam powrót gotowy. Więc dobra. O kurde, ale mi ten ogień zabrał życia. Wytrzymaj się, Jayden. Gdzie są jeszcze bombki? Tam jest bomba, a tam chyba byłem, nie? No, chyba byłem. Weźmy tutaj gdzieś. Kurde, ale gdzie są bomby? O, tam jest jedna bomba. To jest przepaść. Three more. Ile tych bomb? Trzy bomby zostały. Chyba. Ale okej, spoko. Tam nie wiem, co jest. Aha, tutaj są... Aha, to są... Muszę okazać się jeszcze troszeczkę podleczę. Okej. Okay. I idziemy. A jak się na tą górę mam dostać? No bo Jayden nie może jeszcze skakać tak ładnie. To bomby rozbroiłem, spoko. Tutaj nie byłem. Na dole jest bomba? Ja tam na dole nie idę. Bardzo się boję. Właściwie mogli tutaj dać lawę jakąś, zamiast takiego czarnego tła. A to ich by jeszcze było stać. Jayden! Gdzie się skryłeś? Z tyłami się skryłeś. Tak, i szukaj bomby. Tutaj na dole będzie. Nie da się jechać. O kurde. Just two more left.
miasto. My jesteśmy bezpieczni. Czuję się bezpieczny teraz. Jeszcze dwie bomby. No kurde. A ja już 10 minut nagrywam. Właściwie jedna misja powinna mi zająć na 10 minut. Okej, to jest chyba najbardziej skomplikowana misja. Więc proszę o wyrozumiałość. No, Jaden! Ja cię proszę. Zabij mnie. Jaden! Jeszcze inną... O, chyba. Kurde, Jaden! Nie no, fejle macie. Skocz. Kurde, gdyby kurde jeszcze... No żol. Gdyby nie cięło, to by było jeszcze bardziej lepiej. Bo to nie mi właśnie nie. Gdyby mi nie cięło. A tak to mi tnie. Siemy jeszcze mylą przyciski mi. O, wiedziałem, że się to nie da. To jest... Ale w ogóle... To jest jakieś przejście czy coś? Nie wiem. Kurde, Jaden. Kurde. Nie ma przejścia. Idę tu. Tutaj się pojawi. A tutaj jest bomba, lul. Myślałem, że tam. Only one more. To jest ostatnia bomba, ale jak ja mam ją uzbroić? Chyba, że ja tę bombę rozbroiłem, nie wiem. Gdzie ta ostatnia bomba ma być? Tam? Tam muszę wejść. Kurde. Trzymam palec zamiast na... Q na... to na tab. Na informację. Informacji nie chcę. Znaczy ta bomba jest naprawdę na dole. Idź stąd. Nic nie ma. Gdyby mi nie cięło. Nic nie ma. Gdzie ta ostatnia bomba? Może jednak gdzieś tam. No nie strzelają tutaj. W dole jeszcze nie byłem. Ja was zaraz.
Kurde, szukaj ostatniej bomby. Może jest gdzieś tam, może coś się otwarło. No, Jade. Ty się nie da przejść, ty nie przejść, ty nic nie ma. Ta ostatnia bomba. Ja nic nie mówię, bo szukam tej bomby. Nie, to jest naprawdę denerwujące. A kurde, bomba, ostatnia, gdzie jesteś? Trzeba zbroić ostatnią bombę, no okej, ale gdzie ta ostatnia bomba jest? Mi za tym Artritu, nie? Nie wiem. A tam byłem? Tam jest bomba, chyba. Jak ja się tam dostał. Kurde, Jaden! To jest naprawdę denerwujące. Where's ta ostatnia bomba? Gdzie ona jest? Tutaj rozbroiłem bombę. Czyli po tamtej stronie jeszcze jest. Tylko jak ja się mam do tej ostatniej strony dostać? Jak ja mam się tam dostać? Się mogę użyć. Tu nie byłem jeszcze. Ta bomba jest gdzieś tu. No pewnie tak. Oczywiście, bomba ostatnia. That does it. Better get back to my ship. Do statku wracamy. A nie, na razie nam dobrze poszło. Nie, mi się nawet nie będę przejmował. Właściwie nic nie dostajemy za zabicie tych przeciwników. Żadnych takich punktów doświadczenia czy czegoś, więc nie będę sobie zawracał nimi głowy. Sorry, I never made it to Bakura. You seem to handle yourself okay though. Nicely done, Jaden. I think you're ready for the next stage of training. But there's still another. Kolejna misja. Wybiorę kolejną misję, bo jest dość łatwa. Najłatwiejsza chyba. W każdym razie bardzo nas fajna. Chyba planeta miasto. I cała ta planeta jest z miastu, ile pamiętam. Coś takiego było chyba w filmie. Nie, ale w każdym razie ta misja będzie dość fajna i przyjemna. A dobrze będzie mi przechodzić właśnie wszystkie misje, jeśli chcę mieć jak najwięcej tych umiejętności. Jak na razie mam 4 podstawowe i 2 dodatkowe umiejętności.
Mhm. Gdyby jeszcze się szybciej ładowało. Then Jan punches the weak way right in the... Can anyone hear me? We're under attack. Somebody's trying to blow up the tram. The message is coming from that cargo tram down below. Mamy się tym zająć. You take the tram. I'll take care of these ships. Head towards the front and clear out each car. Keep the enemy in front of you so you don't have to worry about your flank. Ta misja też jest taka troszeczkę głupia, ponieważ JDD kiedy się odbija, spada na dół. Nie możemy po tym przejść, bo widzicie, są pioruny i musimy tam to połączyć. To jeszcze jest Artbitu, ale okej. Nie. Czy nie Artbitu, tylko ten srebrny, złoty droid. Nie. Okej. No i teraz ta elektryzowana, ta elektryczność odchodzi z tego. Będziemy gdzieś tam dostać. Chodźmy jeszcze do tego. Jak ten droid się nazywał? Nie Artuditu. Jakoś podobnie. Tam jeszcze jest jeden droid, okej. Okay. No teraz, żeby nie spaść. O, Jaden. Czy hej, łatwo jest spaść. Uważajmy na tego kolesia, bo on nas zniszczyć może. Kurde! Jaden. Ej, ona nie może się tutaj dostać. Muszę zabić tego kolesia, bo on ma tą broń dobrą. Okej, gdzie jesteś? Ty, chodź tu. Okej. Kurde, muszę to rozwalić. Jest tutaj chyba czy nie, bo ja już kończyłem. Nie przyszedłem, tędy czy tędy? No, tędy i tędy. Did you see anything? Kurde! Nini! Aha, bo tutaj oni są twardzi. Pamiętam, że ja miałem raz problemy z nimi. Zniszczyłem. Nie wiem, czemu miałem tutaj z nimi problemy. Właściwie nie wiem, gdzie tutaj się znajduje sekretna arena.
Więc tutaj proszę się mnie nie pytać. Czy ja po co tu przyszłem? Po co? Ej, nie gadajcie. Przyszedłem tam po apteczkę. Nie, górą muszę się tam przejść teraz. Chyba. Już to było gdzieś indziej. No górą muszę się tam przejść. No jak je tam zniszczyć? No to mi już lepiej idzie. Bez szczerze na fajna nie było, ale okej. That wasn't so bad. Okay. Mission accomplished. Mission accomplished. Bad news, Jake. The tram is speeding up. If they're going to ram it into the station, you have to get to the control room and stop that train. Tak, zatrzymać pociąg mam. Kurde! A ty stąd idź! Koleś. Jaden! Dlaczego ty ona się nie leczy? Ej, dlaczego ona się nie leczyła? Ona się nie leczyła mi. Dlaczego ty się, Jaden, nie leczyłaś? Powiedz mi. A miała dużo życia wtedy. Moje pytanie jest teraz takie, czy ja dobrze idę? Chyba źle. O kurde, a byłem już na samym końcu levelu, a ona mi się chciała wyleczyć. Głupia Jaden. Nie, idę tam. Kyle, there's a bomb on the tram. Disarm it quickly. You're about to enter a heavily populated area. There. Oh, I thought Jedi were powerful. Stop! Oh! That wasn't so bad. So bad. Okay, mission accomplished. Wydaje mi się, że to nagram pół godziny, ponieważ kurde Jaden, ponieważ się słusznie przed tam program, to ma faktory. Kurde. Nie wiem, jak cię proszę. Zabij go! That was too close. Great work, Jaden. I took out those ships, so I think we're in the clear now. Okay, myślę, że będzie to na tyle.
Yeah, lucky you two showed up when you... Something's come up. Your future is clouded. Make your choices carefully. Nie mogę nic wybrać. Okej, myślę, że tutaj zakończę ten odcinek. Jeszcze będzie cutscenka. I tyle. I've called you all here to relay some disturbing news. Someone sliced into my personal records and accessed some highly sensitive data about places where I felt a strong connection to the Force. Places like Cloud City, Hoth, and Biss. What could they get from that besides a tour? Something nasty. I believe that the scepter Jaden saw was somehow used to drain the residual Force power from the Masasi Temple. Drain the Force? How can anyone do that? I'm not sure. But I've learned from the Jedi Holocron that devices were created in the past that could absorb and store Force energy. Those people Jaden saw may have discovered some way to harvest Force power with that scepter. Which could be dangerous indeed. So what are we going to do? We'll have to investigate any locations from my records. That includes all of you students. Torin, you're going to Wayland. Kyle, I need you to look at the Valley of the Jedi. Finally, some real action! Why would they be stealing Force power? I don't know. You worry too much, Jaden. I bet that these cult guys can't take on a Jedi. Well, we're not Jedi yet. We're just students. You may be just students, but you're both well on your way. So don't rush it. Jaden, I'm sending you to Hoth, where I had a vision of Obi-Wan Kenobi. I imagine there was a pretty strong aura there. Rosh, I'm sending you to the remains of the planet Biss. It's very remote, so I doubt the cult has been there. Don't stay too long. The Imperial Remnant may still be operating in the area. No problem. That's everyone, then. May the Force be with all of you. Good luck! Call me if you need any help. Okej. Czyli teraz możemy wybrać mocy jakieś. No ale spoko, myślę, że tutaj zakończę, bo widzicie jak mi tnie przez ten program. Nie dobrze, że dałem teraz do konwertowania, ale chcę coś wysłać. Przynajmniej dzisiaj czy jutro. Więc myślę, że się z wami dzisiaj pożegnam. W tym momencie. A może jutro nagram na godzinę odcinek. Właściwie zostało mi... ta planeta. Nie będzie trudno. Tak, w końcu zmiana klimatu. Bo na tych misjach byliśmy cały czas na gorących klimatach. No a teraz jesteśmy jakichś zimroźniejszych. Coś mi się zimno robi. Nothing. Is Master Skywalker wrong about this place? What's that? I guess I better check it out. Ale będziemy mogli właśnie. I can probably cover more distance with one of those tauntauns. Jakiego jednego, ale chyba to. Nie będziemy mogli na nimi jeździć. To jest głupia, on się nim jeździ troszeczkę. Czekaj, tutaj gdzieś była sekretna arena, ale... Dobra, to w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie i następnym razem. Cześć, trzymajcie się.